Dzisiaj mamy podobną konfigurację jak na poprzednim odcinku, z tym, że jest jedna antena Horizon 12, a nie dwie. I jeden z portów antenowych wychodzących z Asusa RT56U jest zaterminowany sztucznym obciążeniem. Za chwilę to pokażę. Tutaj mamy to sztuczne obciążenie. To jest akurat trójnik, a tu jest właśnie obciążenie. Oczywiście nie mając czegoś takiego, można by było założyć jakąś małą antenę, która by nam nie dawała żadnego zasięgu tam, gdzie my pojedziemy, ale byłaby obciążeniem dla portu, bo tak nie możemy otwartego zostawiać. A drugie wyjście antenowe jest podłączone do anteny, tutaj widać. Antena 12 dB, tak jak mówiłem, Horizon Maxi. I tutaj dodatkowo zawinęłem to wszystko jeszcze folię taką aluminiową, bo jest tu na wierzchu na słońcu i dzisiaj bardzo grzeje. Także jedziemy na 1,5 km i testujemy. Zapraszam. Jedziemy sobie na 1,5 km, tak jak mówiłem. Tu jest nasza droga, skręcamy. Jesteśmy na miejscu. Wyciągamy graty. Od razu sobie wcześniej założyłem, żeby już na miejscu nie musiał tego robić. Punkt dostępowy, on w trybie bridge'a będzie pracował. W paśmie 2-4 oczywiście cały czas, dzisiaj pracujemy. Tu mamy panel 14 na 2,4 GHz króciutkim konektorem takim podłączonym półmetrowym do jednego z wyjść antenowych, a drugie wyjście antenowe jest zaterminowane sztucznym obciążeniem, tak jak podobnie jak tam na bazie. Słuchajcie, bo to jest za nisko, to mi się przewraca, jest wiatr dzisiaj i ta trawa bardzo wysoka, tu krzaki mam z tej strony. Także ja to odkręcam tą antenę. I tutaj mam na samochodzie taką nieużywaną antenkę. Ja spróbuję ją tutaj przykręcić, tego panela. I będziemy działać dalej. Zamontowałem tą antenę, tak jak mówiłem, tutaj u góry. Tutaj leży punkt dostępowy. Kierunek ustawiony jest sygnał minus 74,75. I rozpoczynamy transfer. Mamy taką sytuację, sygnał dalej w granicach minus 74,75. Zobaczcie sobie, jak wygląda transfer. Na tych odległościach w paśmie 5-gigowym, na wolnym kanale, przy mocnych antenach możemy uzyskać nawet 200 megabitów na sekundę. A tutaj w paśmie 2-4 na pojedynczym kanale, oczywiście na szerokim kanale 5 giga, powiedzmy tam 80 MHz, nie? A tutaj mamy na kanale 20 MHz, czyli zwykłym podstawowym, mamy to, co widzimy. Czyli w granicach tam między 17 a 20 megabitów. Przy poziomie sygnału cały czas, jeszcze sobie to odświeżymy. Tak jak widzicie, 74. Tutaj widać, jak link rate się waha. No to właśnie w związku z zakłóceniami. Ja go dałem na automat. Próbowałem na kanałach, ale w zasadzie wszystkie kanały są zajęte. Tutaj może tego tak to nie jest odczuwalne, bo jestem na antenie kierunkowej, ale tam we wiosce, na budynku, na bazie, tam po prostu całą wioskę widzi ta antena. I mamy przykład, jak to właśnie w środowisku zaszumionym, jakby to wyglądało. Także minus 75 sygnał i
transfer. Jeszcze raz sobie puścimy. W granicach powiedzmy średnio 20 megabitów. Ok. Słuchajcie, bo mikrofon mi się uszkodził, nie wiem jak mnie będzie słychać. Podsumujmy sobie króciutko. 20 MHz kanał pojedynczy, zwykły. Odległość 1600 metrów gdzieś tu będzie. Transfer w granicach średni 20 megabitów. Myślę, że normalnie sygnał na poziomie minus 74-75. Także moglibyśmy tutaj oczywiście kanał 40 MHz włączyć, podwójny, ale to myślę, że by nie pomogło, bo jest dużo zagłóceń tam gdzie jest antena bazowa, więc to niewiele by pomogło, a mogłoby nawet zaszkodzić. Generalnie trzeba było zwiększyć sygnał, żeby tutaj mieć transfery wyższe, bo 75 to jest za mało. No ale na tej odległości, na takiej antenie 14 dBi panelu i na tam na horyzoncie 12, to jest jakby normalna odległość. Normalny sygnał przy tej odległości. Tak więc linki, wiadomo, że jakieś tam dłuższe trzeba robić na dzień dzisiejszy na paśmie 5 GHz, a nie w 2-4. No chyba, że ktoś ma jakieś takie możliwości, że jakieś pola, jakiś traktor sobie jakąś kamerę założy, czy coś takiego, no to okej, nie? Natomiast takie linki właśnie, jak ja tutaj dzisiaj pokazuję, to raczej w paśmie 5-gigowym, ale oczywiście nad jeziorami, gdzieś nad morzem, gdzieś gdzie nie ma zakłóceń, to pasmo 2-4 będzie miało większy zasięg, ma mniejsze tłumienie na jakichś tam małych przeszkodach, typu jakaś trawa, czy jakieś liście, drzewa, to tłumienie będzie mniejsze niż w paśmie 5-gigowym i wtedy warto coś takiego użyć i stosować. Także w dzisiejszym odcinku to już wszystko, zapraszam do kolejnego, pozdrawiam, hej!